Mieszane sztuki walki w ostatnich latach są jedną z najszybciej rozwijających się dyscyplin. W Ostródzie 1 lutego zorganizowano już po raz drugi seminarium MMA. Tym razem w roli nauczyciela wystąpił Marcin Różalski, znany z występów podczas gal KSW. Wybór popularnego Różala na prowadzącego seminarium był nieprzypadkowy. Zawodnik jest jednym z najlepszych polskich kickbokserów. Poprzednie seminarium mieliśmy z typowym grapplerem, jakim jest Maciej Glabus. Postawiliśmy teraz na stójkowicza, bo jeżeli mówimy o stójce w Polsce, no pierwszym człowiekiem, jaki przychodzi na myśl, jest właśnie Różal. Na niego postawiliśmy, jego zaprosiliśmy i stąd to seminarium. Pod okiem Różala w treningach udział wzięło ponad 50 osób. W szkoleniu nie mogło zabraknąć 20-osobowej ekipy z MMA Team Ostróda. W telewizji groźniej wygląda trochę i na tych plakatach. No a drugie to takie no fajne, zawsze to jakiś inny trening niż z trenerem, czy tam gdzieś ten, zawsze jakieś nowe doświadczenie. Podczas jednodniowego szkolenia nie było mowy o odpoczynku. Tutaj każdy wiedział, po co przyjechał, dlatego na sali przez kilka godzin treningu panowało skupienie. W tej części seminarium skupiałem się głównie na walce w półdystansie, na wymianach na podwójną gardę, na takich zadaniach, gdzie no jest płynna walka bez żadnego tam jakiegoś kalkulowania, bez jakiejś tam nie wiadomo jakiej finezji, po prostu na wymianach, na przyjęciach, odpowiedziach, na szczelnej gardzie i na tym pracowaliśmy na tej części. Fajna grupa, duża grupa, co bardzo cieszy. Nie było chorej rywalizacji, co najbardziej mnie zawsze boli, jak są takie seminaria, czy w ogóle jak prowadzę treningi. Tu była bardzo fajna atmosfera. Widać, że bardzo dużo osób się znało ze sobą, także nie było czegoś takiego, że jeden musiał coś udowodnić. Poziom bardzo wyrównany, były jednostki, które gdzieś tam przed szereg się wysuwały z umiejętnościami, ale ogólnie można powiedzieć, że był poziom bardzo wyrównany i było tak, że co powiedziałem bardzo szybko, ludzie, którzy byli na seminarium przyswajali i bardzo fajnie szybko praca szła. Marcin Różalski na gali KSW zadebiutował w marcu 2011 roku. Od tego czasu stoczył 6 walk, z czego wygrał 4, a 2 razy został pokonany. Na swoim koncie ma tytuł dwukrotnego mistrza świata w K1. Mimo, że sam jest czynnym zawodnikiem, w rolę trenera wciela się od wielu lat, co daje mu dużo satysfakcji. Ja nie uważam się za dobrego trenera, ale też uważam, że w moim mieście nie ma dobrych trenerów. Tak? W moim mieście moje miasto nie ma korzeni bokserskich, nie ma korzeni zapaśniczych. Ja może być jestem takim prekursorem sportu walki, tak? Ja ze swojego rocznika jedyny zostałem, który trenuje, który jeszcze walczy. Są ludzie, którzy coś tam próbują zrobić, osiągnąć, ale średnio im to raczej wychodzi. Lubię być trenerem, chcę być trenerem. To nie jest jakieś zajęcie, na którym zarabia się nie wiadomo jakie pieniądze. Lubię uczyć młodzież, lubię młodzieży przekazywać jakieś tam swoje umiejętności, które nabyłem w czasie swojej tam jakiejś kariery zawodniczej. Bo wiesz, cieszy mnie to, bo ja za chwilę skończę walczyć, skończę trenować jako zawodnik i widząc na przykład zawodnika, z którym miałem gdzieś tam styczność, fajnie będzie, że miałem okazję go poznać, fajnie, że miałem okazję coś mu przekazać, no i fajnie, że na przykład jak będę widział jego walkę, a nóż widelec zrobi coś, co będę mógł sobie, ja sam sobie jakoś przypisać, że gdzieś tam grosik włożyłem do jego sukcesu, to jest fajne. Wśród trenujących, jak się okazało, nie zabrakło przedstawicielek płci pięknej, które nieraz ćwiczeniami radziły sobie lepiej niż panowie. Katarzyna Pawlak na seminarium do Ostródy przyjechała z Warszawy. Jestem przyzwyczajona do tego typu wysiłku, natomiast jak widać, sucha nie jestem, więc tak, rzeczywiście było dość ciężko. Bardzo dobry trener, świetnie pokazuje techniki. Jestem pod wrażeniem. W seminarium uczestniczyli zawodnicy innego ostródzkiego klubu, w którym również trenuje się sporty walki. Marcin Dziliński, założyciel Gladius Ostróda, wraz ze swoim synem nie mógł nie skorzystać z propozycji treningu pod okiem Różala. Świetny pomysł, świetny instruktor, w związku z tym żal było nie skorzystać. Seminarium zorganizowane przez Tomka Sobczyńskiego, bardzo dobry pomysł, dobry wybór, jeżeli chodzi o szkoleniowca. W związku z tym, mimo że teoretycznie nie jest to nasza dziedzina MMA, temat jest wspólny. W moim klubie trenujemy również kickboxing, również formułę K1. Warto się uczyć od wszystkich, a od Marcina w szczególności. Kolejna szansa na zdobycie dodatkowych umiejętności będzie być może już w maju. Organizatorzy właśnie na ten miesiąc zaplanowali kolejne seminarium. W Ostródzie po raz drugi ma pojawić się Maciej Glabus.